Rozdział piąty. Zagarść nabojów. Właściwie nie było potrzeby się pakować, ponieważ Hartem, co zrozumiałe, jeszcze niczego nie wypakował, a zresztą nie miał nic szczególnego do wyjmowania. Nie wiadomo było tylko, jak niepostrzeżenie wynieść karabin, żeby nie zwrócić niczyjej uwagi. Automaty wydali im ciężkie wojskowe kalibru 7,62 z drewnianymi kolbami Na wognie karawany do najbliższych stacji zawsze wyprawiano z takimi maszynkami Artem leżał teraz z głową pod kołdrą, nie odpowiadając na pełne niedowierzania pytania Rzeńki Czemu tu śpi, kiedy na zewnątrz jest tak fajnie i czy on w ogóle przypadkiem nie zachorował? W namiocie było gorąco i duszno, tym bardziej pod kołdrą. Sen ciągle nie przychodził, choć Artem próbował wszystkiego, by zmusić się do zaśnięcia. A kiedy wreszcie się udało, miał bardzo niespokojne i niejasne sny, jakby widziane przez mętne szkło dokądś biegł, rozmawiał z kimś bez twarzy, znowu biegł. Obudził go ten sam rzęńka, szarpiąc za ramię i szepcząc, — Słuchaj, Artem, jakiś facet do ciebie. Z masz jakieś kłopoty czy co? — spytał z niepokojem. No, — Może obudzę wszystkich naszych. — Nie, 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 wszystko dobrze. — Nie, dobrze, po prostu muszę z nim porozmawiać. Śpij, Żenka, śpij to chwila — równie cicho wyjaśnił Artem, zakładając buty i czekając, aż Żenka znów się położy. A potem ostrożnie wyciągnął z namiotu swój plecak i chciał zrobić to samo z karabinem, gdy nagle Rzeńka, słysząc brzęk metalu, znów spytał z przestrachem. — A po co ci to? — Artem, ty jesteś pewny, że wszystko w porządku? Artemowi przyszło się wypierać i zmyślać, że po prostu chce coś pokazać znajomemu, że się założyli, że wszystko dobrze no i tak dalej. — Urzesz — podsumował z przekonaniem Rzeńka. — Ale dobra. A kiedy mam się zacząć niepokoić? Za rok, mruknął Artem w nadziei, że zabrzmiało to wystarczająco niewyraźnie. Odwinął drzwi namiotu i wyszedł na peron. No, młody, trochę się grzebiesz z niezadowoleniem wycedził przez zęby czekający na niego burbon. Ubrany był jak poprzednio, tyle, że na ramionach wisiał mu wysoki plecak. O w co ty? Co ty, młody? Zamierzasz wlec się z tą armatą przez wszystkie posterunki? spytał z niesmakiem, pokazując na automat. U niego, ku swemu zdziwieniu, Artem, żadnej broni nie dostrzegł. Światło na stacji przygasło, na peronie nie było ludzi, wszyscy już się położyli, zmęczeni imprezą. Artem starał się iść jak najszybciej, wciąż obawiając się natknąć na kogoś ze swojej grupy, ale przy wejściu do tunelu Bourbon zatrzymał go, każąc zwolnić kroku. Wartownicy na torach zauważyli ich i spytali z daleka dokąd, to wybrali się o wpół do drugiej w nocy. Ale Burbon zwrócił się do jednego z nich po imieniu i wyjaśnił, że w interesach. — Słuchaj, tak generalnie — pouczył Artema, zapalając latarkę. Teraz będą posterunki na setnym i na 250. Ty przede wszystkim, młody, bądź cicho. Ja sam się z nimi dogadam. No. Trochę niedobrze widzieć, że masz kałacha w wieku mojej babci. Nigdzie go nie schowasz. Gdzieś ty w ogóle wykopał takie cholerstwo? Na setnym metrze wszystko poszło gładko. Tliło się tam małe ognisko, przy którym siedziało dwóch ludzi w ubraniach w panterkę. Jeden z nich drzemał, a drugi... Po przyjacielsku podał Burbonowi rękę. Interesy, no jasne, jasne, powiedział przeciągle z konspiracyjnym uśmiechem. Do 250 metra Burbon nie wyrzekł ani słowa, krocząc przodem z ponurą miną. Był jakiś zły, nieprzyjemny, i Artem zaczął już żałować, że zdecydował się z nim wyruszyć. Został krok w tyle, sprawdził, czy z karabinem wszystko w porządku i położył palec na bezpieczniku. Przy ostatnim posterunku zatrzymano ich na dłużej. Tam Bourbona czy to dobrze nie znali, czy też przeciwnie znali, właśnie zbyt dobrze. W każdym razie dowódca wziął go na bok, każąc zostawić plecak przy ognisku i długo o coś wypytywał. Artem, czując się trochę głupio, został przy ognisku i lakonicznie odpowiadał na pytania wartowników. Ci wyraźnie nudzili się i mieli ochotę na pogawędkę. Artem wiedział z własnego doświadczenia, że gadatliwi wartownicy to dobry znak. Jeśli się nudzą, to znaczy, że jest spokojnie. Gdyby działo się teraz u nich coś dziwnego, coś wyłaziłoby z głębi tunelu z południa, ktoś próbowałby się przedrzeć, czy byłoby słychać podejrzane dźwięki, to skupiliby się wokół ogniska, milczeli w napięciu i nie spuszczali oczu z tunelu. Czyli dziś jest spokój i można iść bez obaw w każdym razie do prospektu Mira. A ty kolego to przecież nie jesteś stąd, co? Z Aleksiejewskiej, a? No? Z Aleksiejewskiej, czy... Dopytywali się wartownicy, zaglądając Artemowi w oczy. Artem, pamiętając nakaz Burbona, by milczeć i z nikim nie rozmawiać, mruknął coś nieartykułowanego, co można było zrozumieć w dowolny sposób, dając pytającym pełną swobodę interpretacji. A wartownicy, znudzeni dopraszaniem się od niego odpowiedzi, Przeszli do dyskusji o jakimś Michaju, który niedawno handlował na prospekcie Mira i miał nieprzyjemności z władzami stacji. Zadowolony, że w końcu się od niego odczepili, Artem siedział i poprzez płomienie ogniska wpatrywał się w południowy tunel. Był to niby wciąż ten sam niekończący się szeroki korytarz, co na północ od Wognu, gdzie Artem całkiem niedawno tak samo siedział przy ognisku na placówce, na 450 metrze. Z pozoru niczym się nie różnił. Lecz było w nim coś, czy to wyjątkowy zapach, który przywiewały tunelowe przeciągi, czy to osobny nastrój, aura, właściwa tylko temu tunelowi i nadająca mu indywidualność, czyniąca go niepodobnym do wszystkich innych. Artem przypomniał sobie, jak ojczym mówił, że nie ma w metrze dwóch jednakowych tuneli, a i w tym samym przeciwne kierunki różnią się od siebie. Taka ponadwrażliwość rozwijała się przez długie lata wypraw i to dalece nie u wszystkich. Ojczym nazywał to słyszeniem tunelu i słuch taki posiadał. O, szczycił się nim. I nieraz zwierzał się Artemowi, że będąc w takich czy innych opałach ocalał tylko dzięki owemu zmysłowi. U wielu innych, mimo długich wędrówek po metrze, nic takiego się nie wykształcało. Niektórzy wpadali w niezrozumiały strach. Ktoś słyszał głosy, dziwne dźwięki, stopniowo tracił rozum. Lecz wszyscy zgadzali się w jednym, nawet jeśli w tunelach nie ma żywego ducha, to jednak nie są puste. Płynie nimi powoli i ociężale coś niewidzialnego i prawie niewyczuwalnego, wypełniając je swoim własnym życiem, niczym ciężka, zimna krew w żyłach skamieniałego lewiatana. I teraz, nie słysząc już rozmowy wartowników, bezskutecznie usiłując dojrzeć cokolwiek w ciemnościach gęstniejących gwałtownie dziesięć kroków od ognia. Artem zaczynał rozumieć, co miał na myśli ojczym, opowiadając mu o czuciu tunelu. W świadomym życiu nie miał jeszcze okazji zapuścić się dalej. Choć Artem wiedział, że za tą niewyraźną granicą, wyznaczoną przez płomienie ogniska, gdzie czerwony blask mieszał się z drżącymi cieniami, są jeszcze ludzie, to w tym ułamku sekundy wydawało mu się to niewiarygodne. Wydawało się, że życie kończyło się te dziesięć kroków od niego. Przed nim nic już nie było, tylko czarna pustka, odpowiadająca na krzyk z wodniczym, głuchym echem. Ale gdyby posiedzieć tak dłużej, gdyby zatkać uszy, gdyby spojrzeć w głąb tunelu, nie tak, jakby chciało się tam dostrzec coś konkretnego, a inaczej, próbując jakby rozpuścić swój wzrok w ciemności, zlać się z tunelem, stać się częścią tego lewiata, na komórką jego ciała. To poprzez dłonie broniące dostępu dźwiękom z zewnętrznego świata, mijając narządy słuchu prosto do mózgu, zacznie się sączyć. Delikatna melodia nieziemski głos z wnętrza, smutny, niepojęty zupełnie inne od tego przerażającego, brzęczącego szumu wydobywającego się z rozerwanej rury w tunelu między Aleksiejewską i Ryszską, nie? To coś innego, coś czystego, głębokiego. Miał wrażenie, że przez chwilę udało mu się zanurzyć w cichej rzece tej melodii. I nagle nie rozumiem, a prędzej intuicją, rozbudzoną pewnie tymże hałasem z rozerwanej rury Artem pojął istotę tego zjawiska bez zrozumienia jego przyczyny. Potoki wypływające na zewnątrz z tej rury, jak mu się zdało, były tym samym, co eter. Nieśpiesznie płynący tunelami, ale w tej rurze były zaropiałe czymś zakażone, niespokojne i wrzące, a w tych miejscach, gdzie nabrzmiałe od napięcia rury pękały owa ropa, wylewała się na świat, przynosząc rozpacz, mdłości i szaleństwo wszystkim żywym stworzeniom. Artemowi wydało się nagle, że jest bliski zrozumienia czegoś bardzo ważnego. Tak jakby ostatnie pół godziny jego błądzenia w nieprzeniknionych ciemnościach tuneli i mrokach własnej świadomości pomogły podnieść zasłonę kryjącą wielką tajemnicę, oddzielającą wszystkie rozumne stworzenia od poznania prawdziwej natury tego nowego świata, wydartego przez dawne pokolenia wnętrzu Ziemi. Równocześnie jednak poczuł strach. Zupełnie jakby zajrzał zaprzemknięte drzwi, by dowiedzieć się, co jest za nimi, i zobaczył jedynie bijące stamtąd, nieznośne, palące oczy, światło. I jeśli otworzyć zakazane drzwi, to owo światło wyleje się niepowstrzymanie i spali na miejscu. Śmiałka, który ośmieli się to zrobić. A jednak owo światło to była właśnie wiedza. Wir tych wszystkich myśli, uczuć i przeżyć porwał Artema zupełnie niespodziewanie. Był zupełnie nieprzygotowany na coś takiego i dlatego odrzucił to z przestrachem. Nie, wszystko to było tylko fantazją. Niczego nie słyszał, niczego nie wyczuwał. To znów tylko gra wyobraźni. Zmieszanymi uczuciami ulgi i rozczarowania zajrzał w siebie i zauważył, jak otwierająca się przed nimi na mgnienie oka porażająca, nieopisana perspektywa szybko nikt nie przygasa i mentalny wzrok znów widzi tylko niewyraźny miraż przestraszył się tej wiedzy odsunął się i teraz podniesiona już nieco zasłona ciężko opadła z powrotem być może na zawsze Huragan w jego głowie ucichł równie nagle, jak się zaczął, męcząc tylko i pustosząc umysł. Artem siedział wstrząśnięty i próbował nadal pojąć, gdzie kończyły się jego fantazje, a gdzie zaczynała rzeczywistość jeśli oczywiście takie odczucia w ogóle mogły być rzeczywiste. Powolutku dusza wypełniła mu gorzka obawa, że był okrokot. Oświecenia, najprawdziwszego oświecenia, ale się nie zdecydował, nie odważył zdać na łaskę prądu eteru w tunelach i teraz. Całe życie przyjdzie mu kroczyć w ciemnościach, bo wtedy przestraszył się światła autentycznej wiedzy. Ale co to jest wiedza? pytał się znowu i znowu, próbując określić to, od czego tak pośpiesznie i tłożliwie odstąpił. Ogrążony w myślach nie zauważył nawet, że przynajmniej kilka razy wypowiedział już te słowa na głos. Wiedza, chłopcze, to światło, a nie wiedza ciemność, ochoczo objaśnił mu jeden z wartowników. No co, dobrze mówię, mrugnął wesoło do swoich towarzyszy. Artem wbił w niego zmieszany wzrok. I siedziałby tak dłużej, gdyby nie powrót Burbona, który kazał mu wstać i pożegnał się zresztą, mówiąc, że chętnie by jeszcze, prawda, zostali, ale że bardzo im się śpieszy. A ty uważaj, surowo rzucił ślad za nim dowódca posterunku, bo stąd wypuszczam cię z bronią machnął ręką w kierunku karabinu Artema, ale z powrotem już przy mnie tędy nie przejdziesz. — Nie przejdziesz. Mam w tych sprawach dokładne rozkazy. — A mówiłem ci, durnio — gniewnie syknął do Artema Bourbon, kiedy już pośpiesznie oddalili się od ogniska. — No to teraz sobie wrócisz. Przedzielaj się siłą. Wisi mi to, generalnie. — No przecież wiedziałeś, że ta kurna będzie młody. Artem milczał. Nie słysząc prawie jak rugał go burbon. Zamiast tego przypomniało mu się nagle, że ojczym mówił wtedy, gdy wyjaśniał unikalność, niepowtarzalność każdego z tuneli, że każdy z nich ma swoją melodię. I że można nauczyć się ją słyszeć. Ojczym pewnie chciał to po prostu ładnie ująć, ale wspominając, co czuł, siedząc przy ognisku, artem pomyślał, że to było to. To! I właśnie to mu się udało, że słuchał, rzeczywiście słuchał i słyszał melodię tuneli. Wspomnienia jednak o tym, co się wydarzyło, szybko blakły i po pół godzinie Artem nie mógł już ręczyć, że wszystko to rzeczywiście się stało, a nie było jedynie przywidzeniem, gdy patrzył w pełgające płomienie ogniska. No dobra, młody... Zapewne nie zrobiłeś tego celowo, zwyczajnie brak ci po prostu oleju w głowie, powiedział pojednawczy burmud. Jeśli jestem dla ciebie tego troszkę nieuprzejmy, no to wybacz, młody, nerwową mam pracę. No. no dobra. W sumie wyjście się udało. Udało, a to już jest coś. Teraz trzeba gnać prosto na prospekt, bez żadnych przystanków. Tam odpoczniemy. A jak będzie spokojnie, to dużo czasu nam to nie zajmie Ale dalej, młody, dalej będzie kłopot Znaczy, to nie problem, że tak idziemy Znaczy, chodzi mi o to, że kiedy ruszamy z wognu karawanami To jest nas nie mniej niż trzech Obowiązkowy jest zamykający I w ogóle, powiedział Artem, oglądając się za siebie To jest młody, ma oczywiście swoje plusy Iż chodzić karawaną Zamykającym i wszystkim, zaczął wyjaśniać Burbon. Ale zrozum, Jest też jeden konkretny minus. No to nie od razu widać. Trzeba się przekonać na własnej skórze. Ja kiedyś też się bałem. I co tam trzech? No. Kiedyś z chłopakami w ogóle mniej niż w pięciu nie chodziliśmy. Nawet w sześciu i więcej. I myślisz, młody, że to pomoże? A ni cholery nie pomaga. Szliśmy raz z towarem i dlatego mieliśmy ochronę. Dwóch z przodu, trzech w środku. No i zamykający, niby według podręcznikowych zasad. Od Trytiakowskiej szliśmy do... No, kiedyś nazywała się Marksistowska. I tunel był taki sobie. Taki sobie. Od razu mi się nie spodobał. Ciągle o tam jakąś zgniliznę. I mgła była. Mgła. Gówno było widać. Pięć kroków od nas już niczego. Latarka specjalnie nie pomagała, więc... Postanowiliśmy, młody, przywiązać linę do paska zamykającego, przeciągnąć tę linę przez pasek jednego z tych swaniaków, co szli po środku, a drugi koniec dać dowódcy na czele grupy, żeby nie rozdzielić się w tej mgle. No i rozumiesz, młody, idziemy sobie spacerkiem. Wszystko dobrze, spokojnie. Śpieszyć się nie ma dokąd, nikogo nie ma, Tfu, tfu, przynajmniej na razie. No to myślę sobie. Dojdziemy w czasie krótszym niż 40 minut. Tak myślałem. A wyszło jeszcze szybciej. Wzdrygnął się i milczał chwilę, zanim znów zaczął opowiadać. Powiesz, młody gdzieś, w połowie drogi, Tolian, to znaczy ten gość, który szedł w środku, pyta, co tam um zamykającego. A ten milczy. To Tolian poczekał i pyta znowu. A ten milczy. To Tolian ciągnie wtedy zalinkę i wyciąga koniec. Alina przegryziona. Dosłownie przegryziona. Na końcu nawet jakieś mokre świeństwo. A tamtego nigdzie nie ma. I nic nie słyszeli, młody. Nic, kompletnie nic. Ja szedłem z Tolianem w środku. Pokazuje mi tę końcówkę i kolana mu się trzęsą. No więc zawołaliśmy jeszcze niby dla porządku, ale oczywiście nikt nie odpowiedział, nie miał już kto odpowiadać. No to spojrzeliśmy na siebie i w długą, także do marksistowskiej doszliśmy, błyskawicznie młody. A może chciał zażartować? Z nadzieją w głosie spytał artem. Zażartować? Może i tak. Może. Tyle tylko, że więcej nikt go nie widział. Tak więc zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Jak masz dziś wykitować, to dziś wykitujesz. Nie pomoże Ci żadna ochrona. Idzie się wtedy tylko wolniej. I wszędzie z wyjątkiem jednego tunelu od Sucharywskiej do Turgieniewskiej, bo tam jest inny problem. Inny. Wszędzie chodzę od tej pory tylko w parze ze zmiennikiem, rozumiesz? Bo jakby co? Wyniesie mnie. Za to idzie się szybciej, kapujesz? Kapuję. A czy nas chociaż wpuszczą na prospekt Mira, w końcu idę z tym, Artem wskazał na swój automat. Na stację promienistą cię wpuszczą, młody. Na linię okrężną na pewno nie. Tak czy owak by cię nie wpuścili, a z Giverą to w ogóle nie ma co marzyć, ale tam nie musimy iść. W ogóle nie będziemy tam długo siedzieć, odpoczniemy tylko i pójdziemy sobie dalej. Ty tego. Znaczy byłeś w ogóle kiedyś na prospekcie? Tylko jak byłem mały, a tak to nie. Przyznał się Artem. No to nie że tak powiem, troszkę wprowadzę w sytuację. Bo widzisz, właściwie, żadnych posterunków tam nie ma. Nie ma takiej potrzeby. Jest targ. A tak normalnie to nikt tam nie mieszka. Ale jest tam i przejście na okrężną, czyli do Hanzy. No. Stacja na linii promienista jest niby niczyja, ale wiesz, patrolują ją żołnierze Hanzy. No, żeby był porządek. Dlatego trzeba się zachowywać. Spokojnie, kapujesz? Bo jak nie, to wyrzucą człowieka do diabła, zamkną przed nim swoje stacje, będzie lament. Dlatego, kiedy tam dojdziemy, to wyłaś na peron, siedź sobie spokojnie, a tym swoim samowarem kiwnął na pokiereszowany karabin. Nikomu się specjalnie nie chwal. A ja tam tego Muszę z tymi owym pogadać, no, a ty będziesz musiał posiedzieć i poczekać. Kiedy dojdziemy do prospektu, to pomyślimy, jak się przedostać przez ten cały diabelski tunel do Sucharewskiej. Burbon znowu umilkł i zostawił Artema samemu sobie. Tunel był tu niby niezły, ziemia tylko nieco wilgotna i wzdłuż szyn w tym samym kierunku, co oni, podążał wąski, ciemny strumyczek. Ale po jakimś czasie z boku dał się słyszeć cichy szmer i zgrzytliwy pisk, brzmiący dla Artema jak gwóźdź skrobiący po szkle, sprawiając, że wzdrygnął się z obrzydzenia. Małych stworków nie było na razie widać, ale ich obecność zaczynała już być odczuwalna. Szczury Artem wypluł to ohydne słowo, czując, jak dreszcz przechodzi mu po skórze. Wciąż jeszcze nawiedzały go w nocnych koszmarach, mimo że wspomnienia o tym strasznym dniu, kiedy zginęła jego matka i cała stacja zalana potokami szczurów, prawie się już zatarły. Zatarły? Nie. Po prostu weszły głębiej. Tak jak wchodzi w ciało niewyciągnięty na czas kolec, jak przemieszcza się, przegapiony przez niedość sprawnego chirurga odłamek kuli. Z początku przyczaja się i nieruchomieje, nie przysparzając cierpień, nie przypominając o sobie, ale kiedyś, wprawiony w ruch niewiadomą siłą, rozpocznie swoją zgubną drogę przez arterie, sploty nerwów, rozpruwając życiowo ważne organy i skazując swego nosiciela na niewyobrażalne męki. Tak i pamięć o tym dniu o ślepej wściekłości i bezmyślnym okrucieństwie nienasyconych bestii. O przeżytym wówczas przerażeniu wbiła się stalową igłą głęboko w podświadomość, aby trwożyć Artema po nocach i kłóć go elektrycznym wyładowaniem, zmuszając ciało, by odruchowo wzdrygało się, widząc te zwierzęta, czując choćby tylko ich zapach. Dla Artema, jak i dla jego ojczyma, a może też dla pozostałej czwórki, która uratowała się wtedy z nimi na Drezynie, szczury były czymś znacznie bardziej przerażającym i obrzydliwym niż dla wszystkich innych mieszkańców metra. Na stacji wogn szczurów prawie nie było. Wszędzie stały pułapki i była rozsypana trudka. Dlatego też Artem odwykł już od ich widoku. Ale w całej reszcie metra się od nich roiło, o czym nie pamiętał, czy może starał się nie myśleć, kiedy podejmował decyzję o wyprawie. — Co ty, młody? Co ty, szurów się boisz? — złośliwie spytał Burbon. — Nie lubisz? — Ach, delikacik z ciebie, przyzwyczajaj się, bez szurów się tu nigdy nie obejdzie. Ale to nic, to nawet dobrze, przynajmniej nie bez głodował. Dodał i puścił oczko, a Artem poczuł, że zaczyna go mdlić. Ale tak serio, ciągnął już poważnie burmun to bój się raczej, kiedy szczurów nie ma młody. Jak nie ma szczurów, to znaczy, że jest tu jakieś niezłe cholerstwo. Jeżeli nawet szczury nie przeżyły. Jeśli to cholerstwo, to nie ludzie, wtedy trzeba się bać. A jak szczury biegają, to znaczy, że to jest normalne miejsce zwyczajne, kapujesz. Z kim jak z kim, ale z tym typem Artemowi zupełnie nie chciało się dzielić swoimi lękami. Dlatego w milczeniu kiwnął głową. Szczurów nie było tu zbyt wiele, uciekały od światła latarki i były prawie niezauważalne, ale mimo to jeden z nich zaplątał się Artemowi pod nogi i jego but, zamiast napotkać twardą powierzchnię, dotknął czegoś miękkiego i śliskiego, a w uszy uderzył go przenikliwy pisk. Zaskoczony Artem stracił równowagę i o mało nie poleciał na twarz razem z całym swoim ekwipunkiem. — Nie bój się, młody, nie bój — dodał mu otuchy burbon. To jest nic. Jest w tej norze parę takich tuneli, gdzie jest ich takie mrowie, że wprost się po nich łazi. A bywało tak, że szło się, a pod nogami takie, wiesz, przyjemne chrpanie. I paskudnie zarechotał, zadowolony z wywołanego efektu. Artem wzdrygnął się. Znów zmilczał. Ale pięści same mu się zacisnęły. Och, z jaką przyjemnością zasunąłby teraz Burbonowi w tę jego wyszczerzoną gębę! Z oddali dobiegł ich nagle jakiś niewyraźny gwar, i Artem momentalnie zapomniał o wszystkim. Złapał za uchwyt karabinu i spojrzał pytająco na Burbona. – Spokojnie, młody, nie napinaj się. Wszystko w porządku. Podchodzimy już do prospektu. Uspokoił go Burbon i poklepał protekcjonalnie po ramieniu. Chociaż uprzedził już wcześniej Artema, że przed prospektem Mira nie ma żadnych posterunków, ten i tak poczuł się nieswojo. Wyjść tak od razu na obcą stację… Nie zobaczywszy wcześniej z daleka słabego światełka ogniska wyznaczającego granicę, nie spotkawszy na drodze żadnych przeszkód. Kiedy zbliżyli się do wyjścia z tunelu, Armider nasilił się i ujrzeli słabą łunę. Wreszcie po lewej ukazały się żeliwne schodki, mały mostek z balustradą przyklejony do ściany tunelu, który pozwalał wejść z torów na poziom peronu. Na żelaznych stopniach załomotały podkute buciory burbona i po kilku krokach tunel otworzył się nagle w lewo. Wyszli na stację. W oczy uderzyło ich teraz ostre białe światło. Z boku stał niewidoczny z tunelu mały stolik, za którym siedział człowiek w nieznanym i dziwnym szarym uniformie w staroświeckiej czapce z otokiem. Witamy przywitał ich odsuwając lampę handel tranzyt kiedy bourbon wyjaśnił cel wizyty artem przypatrywał się temu co przedstawiała sobą stacja metra prospekt mira na peronie blisko torów królował półmrok lecz z pomiędzy filarów dobiegało łagodne żółte światło od którego artemowi nieoczekiwanie ścisnęło się serce Chciał skończyć wreszcie wszystkie formalności, popatrzeć, co się dzieje na właściwej stacji, tam za arkadami, skąd dochodzi to do bólu, znajome ciepłe światło. I chociaż Artemowi wydało się, że nigdy wcześniej nie widział niczego podobnego, widok ten, na mgnienie oka, cofnął go w daleką przeszłość. I przed oczami pojawił mu się dziwny obraz. Małe pomieszczenie zalane ciepłym żółtym światłem. Szeroki tapczan. Na nim pół leżąc czyta książkę młoda kobieta o niewidocznej twarzy. Po środku pokrytej pastelową tapetą ściany granatowy kwadrat okna. Wizja przemknęła mu przez głowę i sekundę później uleciała, wprawiając go w konfuzję i podniecenie, co właściwie zobaczył. Czyżby słabe światło ze stacji mogło rzucić na niewidzialny ekran zatarty gdzieś w podświadomości stary slajd z obrazkiem z dzieci? Dzieństwa? Czyżby? Czyżby ta młoda kobieta spokojnie czytająca książkę na obszernym, wygodnym tapczanie była jego matką? Niecierpliwie podsunąwszy pogranicznikowi paszport, zgodziwszy się mimo sprzeciwu Burbona oddać karabin do przechowalni na czas pobytu na stacji, artem pobiegł. Przyciągany tym światłem niczym ćma za filary tam, skąd dochodził targowy gwar. Prospekt Mira różnił się i od wognu, i od Aleksiejewskiej i od ryżskiej. Prosperująca Hanza mogła pozwolić sobie na założenie lepszego oświetlenia niż lampy awaryjne dające światło tym stacjom, które Artemowi udało się zwiedzić w świadomym życiu. Nie to nie były prawdziwe żrandole, które oświetlały metro jeszcze wtedy, a po prostu słabe żarówki zwisające co dwadzieścia kroków z przewodu przeciągniętego pod sklepieniem przez całą stację. Ale dla Artema, który przywykł do mętno czerwonego światła awaryjnych lamp, do niepewnego blasku ognisk. Do słabego światła maciu pękich kieszonkowych latarek rozjaśniających wnętrza namiotów, to co tu widział, wydało się całkiem niezwykłe. Było to to samo światło, które rozświetlało jego wczesne dzieciństwo jeszcze tam, na górze. Miało w sobie magię, która przypominała o czymś, co już dawno pogrążyło się w niebycie. Znalazłszy się więc na stacji. Artem nie rzucił się ku straganom, jak wszyscy pozostali, ale oparł się plecami o kolumnę, przysłonił sobie ręką oczy i ciągle stał i patrzył na te lampy, wciąż i wciąż, aż do bólu oczu. No co ty? Co ty sfiksowałeś, czy co? Czego się tak na nie gapisz? Chcesz, żeby ci oczy wypaliło? Będziesz potem ślepy jak szczenia, i co ja z tobą zrobię? No co? Rozległ mu się nad uchem głos Burbona. Jak już oddałeś im tę swoją baławajkę, to popatrz chociaż, co tu się w ogóle dzieje, a nie gapisz się na lampki. Artem spojrzał na Burbona nieprzyjaźnie, ale posłuchał. Ludzi na stacji nie było zbyt wielu. Ale wszyscy rozmawiali tak głośno, przy targowaniu się, namawianiu, zamawianiu, próbach przekrzyczenia się nawzajem, że stało się jasne, dlaczego słychać ten harmider z daleka jeszcze przy dojściu do stacji. Na obu torach stały resztki pociągów, po kilka wagonów przystosowanych do mieszkania. Wzdłuż peronu w dwóch rzędach stały stragany, na których tu porządnie ułożony, tam zwalony na niechlujne stosy, wystawiony był na sprzedaż różnoraki sprzęt. Z jednej strony stacja była zamknięta żelazną kurtyną, niegdyś otwierało się tam wyjście na powierzchnię, zaś z przeciwnego końca peronu za linią płotów widniało skupisko szarych worków najwidoczniej stanowiska strzeleckie. Pod sufitem rozciągnięta była biała płachta z narysowanym na niej brązowym okręgiem, symbolem linii okrężnej. Tam, za tym ogrodzeniem, wznosiły się cztery pary krótkich schodów ruchomych, przejście na okrężną i zaczynało się terytorium potężnej hanzy, gdzie żaden obcy nie miał prawa wstępu. Za blokadą i po stacji przechadzali się hanzeatyccy pogranicznicy, ubrani w porządne, nieprzemakalne kombinezony z kamuflażem, który z jakiegoś powodu był szary, w takich samych kepi i z przewieszonymi przez ramię krótkimi automatami. — A czemu mają szary kamuflaż? — spytał Artem. — A temu, ze zdobrobytu im się w dupach poprzewracało. Pogardliwie odrzekł Bourbon. — Ty tu, wiesz, tego, pospaceruj sobie na razie, a ja, ja pohandluję z paroma ludźmi. Artem nie zauważył na straganach niczego szczególnie ciekawego. Była tu herbata, pęta kiełbasy, baterie do latarek, kurtki i płaszcze ze świńskiej skóry. Jakieś podniszczone książki, głównie zwykła pornografia, półlitrowe butelki wypełnione jakąś podejrzaną substancją z dumnym napisem samogon na krzywo naklejonych etykietkach i faktycznie nie było ani jednego straganu z kwasem, który kiedyś można było dostać bez żadnego problemu. Nawet mizerny człowieczek z fioletowym nosem i załzawionymi oczami ochrypłym głosem posłał Artema do diabła, kiedy ten spytał, czy nie ma choć trochę towaru. Był za to stały kram z drewnem. Sękate polana i gałęzie, które stalkerzy przynosili z powierzchni, paliły się zadziwiająco długo i prawie nie dymiły. Płacono tu za wszystko blado połyskującymi, spiczastymi nabojami do kałasznikowa, niegdyś najpopularniejszej i najbardziej rozpowszechnionej broni na ziemi. Sto gramów herbaty, pięć nabojów, pęto kiełbasy – Piętnaście nabojów, butelka samogonu, dwadzieścia. Mówili tu na nie pieszczotliwie kulki. Słuchaj, chłopie, zobacz jaka konkretna kurtka, niedrogo, trzysta kulek i jest twoja. No dobra, dwieście pięćdziesiąt, stoi. Patrząc na równe rzędy kulek na straganach, Artem wspomniał słowa swojego ojczyma. Czytałem kiedyś, że Kałasznikow był dumny ze swojego dzieła z tego, że jego automat jest najpopularniejszy na świecie. Mówił, że jest szczęśliwy, że to właśnie dzięki jego konstrukcji granice ojczyzny są bezpieczne. Nie wiem. Gdybym ja wymyślił ten mechanizm, to chyba bym zwariował. Pomyśleć tylko, że właśnie przy pomocy twojego wynalazku dokonuje się większość zabójstw na ziemi? Przecież to nawet straszniejsze niż być wynalazcą gilotyny. Tak, jeden nabój, jedna śmierć. Czyli zabrane życie sto gramów herbaty, pięć ludzkich żywotów. Kawałek kiełbasy, proszę, zupełnie niedrogo. Całych piętnaście trupów. Skórzana kurtka dobrej jakości. Dzisiaj w promocji zamiast 300, tylko 250 pięćdziesiąt oszczędzacie życie pięćdziesięciu ludzi. Dzienny obrót tego targu był, można powiedzieć, równy całej pozostałej przy życiu populacji metra. No i co, znalazłeś coś sobie. Spytał Bourbon, który właśnie podszedł: Nie ma tu nic ciekawego machnął ręką Artem a no rzeczywiście to wszystko jeden wielki chłanek. Młody są w tej norze takie miejsca, gdzie można dostać wszystko, no co zechce. Idziesz i namawiają cię na wyścigi, no ale na wyścigi broń, narkotyki, dziewczynki, podrobione dokumenty westchnął rozmarzony Burbon — a te tu gnidy kiwnął w kierunku flagi Hanzy. Urządziły żłobek. Tego nie wolno, tamtego nie wolno, nie wolno. No dobra, młody. Idziemy po tę twoją motykę. No i w drogę. Teraz będzie ten cały chromolony tunel. Odebrali karabin Artema. I usiedli na kamiennej ławce przed wejściem do południowego tunelu. Panował tu półmrok i Burbon specjalnie wybrał właśnie to miejsce, żeby wzrok mógł się przyzwyczaić do ciemności. A krótko mówiąc, młody sprawa wygląda tak. Ja za siebie nie ręczę. O wcześniej czegoś takiego nie miałem, więc nie wiem, co zacznę robić, jeżeli natkniemy się na no to dziwo. Ufum, oczywiście odpukać w niemalowanej i tak dalej, tak dalej, ale jeśli to napotkamy no bo nie wiem, jak się rozbeczę albo, no nie wiem, ogłuchnę no to jeszcze pół biedy, ale widzisz młody z tego co ja rozumiem to każdy tam przecież dostaje innego świra chłopaki od nas w każdym razie już na prospekt nie wrócili i myślę, że w ogóle nie wyszli z tunelu, jeszcze się na nich dzisiaj natkniemy tam tak więc ty tego, bądź młody, gotowy, no bo w końcu jesteś naszą córką, tak? A jeśli zacznę się wściekać, drzeć się i, wiesz, będę chciał cię załatwić, no. Wiesz, młody, to jest problem, kapujesz, no bo nie wiem, co wtedy zrobić. No nie wiem, kurna. No dobra, postanowił w końcu Burbon po długich wahaniach. Tak czy owak, w sumie... Żadny z ciebie chłopak, no. Przecież w plecy mi raczej nie strzelisz, no? Dobra. Słuchaj, młody, oddam ci swoją giwerę na czas przejścia przez ten tunel. Popatrz na mnie, uprzedził go intensywnie, patrząc mu w oczy. Żartów w sobie ze mną nie strój! Bo kiepsko jakoś u mnie z poczuciem humoru. Jasne. Wytrząsnął z plecaka jakieś łachy i ostrożnie wyciągnął z pomiędzy nich zawinięty w foliową torebkę automat. To też był kałasznikow, ale skrócony jak u straży granicznej Hanzy ze składaną kolbą i z krótką lufą bez muszki, którą miała broń Artema. Bourbon wyjął z niego magazynek i schował z powrotem do plecaka, przykrywając z wierzchu bielizną. — Trzymaj — przekazał broń Artemowi. I nie chowaj go zbyt głęboko, bo może się przydać. No, chociaż niby przejście spokojne. I nie kończąc zeskoczył na tory. Dobra, idziemy. Wcześniej wejdziesz, szybciej wyjdziesz. To było przerażające. Kiedy szli z wognu do ryżskiej, Artem wiedział, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale tak czy owak tymi tunelami codziennie tam i z powrotem uwijali się ludzie, a dalej przed nimi była zamieszkana stacja, na której ich oczekiwano. Tam było tylko nieprzyjemnie, jak zresztą każdemu i zawsze, gdy opuszczał spokojne oświetlone miejsce. Nawet kiedy wyruszali w drogę do prospektu Mira Zryżskiej, mimo wszystkich wątpliwości można było pocieszać się myślą, że przed nimi jest stacja należąca do Hanzy, mają dokąd iść i można będzie odpocząć bez żadnych obaw. Ale teraz było po prostu strasznie. Rozciągający się przed nimi tunel pozostawał kompletnie czarny. Królował tu jakiś niezwyczajny, pełny, absolutny mrok, gęsty i prawie namacalny, porowaty jak gąbka. Chciwie pochłaniał światło ich latarek, którego ledwo starczało na to, żeby rozjaśnić skrawek ziemi na krok przed nimi. Wytężając, jak się dało słuch, Artem próbował wychwycić zalążek tego dziwnego, kłującego szumu, ale na próżno... Widocznie dźwięki przenikały przez tę ciemność równie ciężko i powoli jak światło. Nawet rzeźko stukające przez całą drogę, podkute buty Burbona brzmiały w tym tunelu ospale i głucho. W prawej ścianie nagle pokazała się wyrwa. Światło latarki utonęło w czarnej dziurze, i Artem nie od razu zrozumiał, że było to po prostu odgałęzienie idące w bok od głównego tunelu. Obejrzał się pytająco na Burbona. — Nie bój się. Tu był przejazd między liniami, wyjaśnił Burbon, żeby pociągi mogły wyjechać stąd prosto na okrężną, ale Hanza go zasypała. Nie są głupi, żeby zostawiać tu otwarty tunel. Szli potem dość długo w milczeniu, ale cisza była coraz bardziej przygniatająca. I pod koniec Artem nie wytrzymał. Słuchaj, Burbon, powiedział, próbując rozwiać to diabelstwo. Mu. Czy to prawda, że niedawno jacyś zwyrodnialcy napadli tu na karawanę? Ten nie odpowiedział od razu. Artem pomyślał nawet, że nie dosłyszał pytania i chciał je powtórzyć, ale wtedy Burbon się odezwał. Słyszałem o czymś takim. Ale mnie tu wtedy nie było, ale dokładnie ci nie powiem. Jego słowa też brzmiały głucho. Jartem z trudem uchwycił sens tego, co usłyszał, starając się oddzielić znaczenie słów od swoich ciężko płynących myśli o tym, dlaczego tak źle tu słychać. I jak to, to nikt ich nie widział, czy jak? No przecież z jednej strony jest stacja i z drugiej to dokąd poszli. Kontynuował, choć nie dlatego, że go to specjalnie interesowało, a po prostu, żeby słyszeć swój głos. Minęło jeszcze kilka minut, zanim Bourbon wreszcie odpowiedział, ale tym razem Artem nie miał już ochoty go przynaglać. W głowie słyszał echo słów, które sam przed chwilą wypowiedział i zbyt był zajęty wsłuchiwaniem się w te odgłosy. Podobno jest tu gdzieś tego... coś, no, w rodzaju włazu. Zamaskowanego, bo normalnie go nie widać. No bo ja. W takich ciemnościach ja cokolwiek zauważyć z jakimś nienaturalnym rozdrażnieniem dodał Bourbon. Musiało minąć trochę czasu, by Artem zdołał przypomnieć sobie o czym rozmawiali, z wysiłkiem spróbować uchwycić sens i zadać następne pytanie, znów po prostu dlatego, że chciał przeciągnąć rozmowę, choćby tak niezgrabną i trudną, lecz będącą wybawieniem od ciszy. Czy tu zawsze jest tak. ciemno? Spytał Artem, czując ze strachem, że jego słowa zabrzmiały już całkiem cicho, zupełnie jakby miał zatkane uszy. ciemno. tu jest tak zawsze. wszędzie jest ciemno. nadchodzi wielka ciemność, która Otoczy ziemię i będzie wiecznie panować. Z dziwnymi pauzami odezwał się Bourbon. A co to. Jakaś książka? Rzekł Artem, zauważając w duchu, że musi dokonywać coraz większych wysiłków, żeby usłyszeć własne słowa. I przy okazji zwracając uwagę na to, że język Bourbona niepokojąco się zmienił. Lecz Artem nie miał wystarczająco sił, żeby się tym zdziwić. Księga, bój się, prawd ukrytych w starych foliałach, gdzie słowa tłoczone są złotem, a papier czarny jak heban nie płonie, rzekł ciężko Burbon. I Artema uderzyła myśl, że z jakiegoś powodu nie odwraca się już w jego stronę, jak wcześniej kiedy coś mówił. Piękne! — prawie krzyknął Artem. Skąd to? I piękno. Będzie strąconej, zdeptanej. Zaduszą się prorocy, pragnąc ogłosić. Proroctwa, albowiem dzień który nadchodzi, będzie czarniejszy od ich najstraszliwszy. Lęku, a to, co ujrzą, wypali myśli, ciągnął głucho Burbon. Nagle zatrzymał się. Gwałtownie obrócił głowę w lewo, także że Artem aż słyszał, jak trzeszczą mu kręgi szyjne. I popatrzył chłopcu prosto w oczy. Artem cofnął się kilka kroków i na wszelki wypadek namacał bezpiecznik karabinu. Bourbon patrzył na niego szeroko otwartymi oczami, ale źrenice miał dziwnie skurczone, zmienione w dwa maleńkie punkty, choć w nieprzeniknionych ciemnościach tunelu powinny przeciwnie rozszerzyć się do maksimum, próbując zaczerpnąć jak najwięcej światła. Jego twarz, Twarz wydawała się nienaturalnie spokojna, ani jeden mięsień nie był napięty z ust. Zniknął mu nawet stały, pogardliwy uśmieszek. — Umarłem — odezwał się Bourbon. — Mnie już nie ma. I prosto jak kłoda runął twarzą w dół — i wtedy w uszy Artema wdarł się ten sam, przerażający dźwięk, lecz teraz nie narastał i nie nasilał się stopniowo, jak wtedy nie, spadł nagle z pełną mocą, ogłuszając go i na mgnienie oka usuwając mu grunt spod nóg. W tym miejscu dźwięk okazał się o wiele silniejszy niż poprzednim razem, i Artem przygnieciony do ziemi, zmiażdżony, długo nie mógł zebrać się w garść, by wstać. Zatkał uszy rękami, jak wtedy, krzyknął najgłośniej jak mógł i zerwał się z ziemi. A potem, podniósłszy latarkę, która wypadła burbonowi z rąk, zaczął gorączkowo świecić nią po ścianach, szukając źródła dźwięku rozerwanej rury. Lecz rury były tu zupełnie nienaruszone. Dźwięk dochodził skądś? Z góry. Burbon leżał nieruchomo w tej samej pozycji. I kiedy Artem przewrócił go twarzą w górę, jego oczy nadal były otwarte. Artem z trudem przypominając sobie, co trzeba robić w takich wypadkach, chwycił go za nadgarstek, by wyczuć puls, choćby słaby jak nitka, choćby nierówny, ale wyczuwalny. Na próżno. Złapał wtedy Burbona za ręce i oblewając się potem, ciągnął jego ciężkie ciało naprzód, jak najdalej od tego miejsca. Było to diabelnie trudne, szczególnie, że zapomniał zdjąć wspólnikowi plecak. Kilkadziesiąt kroków dalej Artem nagle potknął się o coś miękkiego i w nozdrza uderzył go mdlący, słodkawy zapach. Od razu przypomniały mu się słowa jeszcze się na nich natkniemy i starając się nie patrzeć pod nogi, ze zdwojonym wysiłkiem minął rozpostarte na szynach ciała. Ciągnął wciąż Burbona za sobą. Głowa zwisała mu bez życia, jego stygnące ręce wyślizgiwały się ze spoconych od wysiłku dłoni Artem, ale chłopak nie zwracał na to uwagi, nie chciał zwracać na to uwagi. Musiał wyciągnąć stąd burbona, przecież obiecał mu, przecież mieli umowę. Szum zaczął powoli cichnąć i nagle zupełnie zniknął. Znów nastała cisza. I czując ogromną ulgę, Artem pozwolił sobie wreszcie usiąść na szynach i złapać oddech. Bourbon leżał obok nieruchomo, a Artem, dysząc ciężko, z rozpaczą patrzył na jego bladą twarz. Po jakichś pięciu minutach z trudem zmusił się, by powstać i chwyciwszy burbona za przeguby, idąc tyłem, ruszył dalej. W głowie miał zupełną pustkę. Dźwięczało mu w niej tylko stanowcze postanowienie, by cokolwiek się stanie zaciągnąć tego człowieka na następną stację. A potem ugięły się pod nim nogi, zwalił się na tory, ale po minutowym odpoczynku znów zaczął się wlec naprzód, trzymając burbona za kołnierz. Dojdę tam, dojdę tam, dojdę, dojdę tam. Zapewniał sam siebie, chociaż już prawie w to nie wierzył. Zupełnie wyczerpany, ściągnął z ramienia swój karabin, przełączył drżącymi palcami bezpiecznik na ogień pojedynczy i kierując lufę na południe wystrzelił i zawołał — Ludzie! Ale ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszał, nie był ludzki głos, a zgrzyt szczurzych chłap. I głodne popiskiwanie. Nie wiedział, jak długo tak leżał, uczepiwszy się, kołnierza Bourbona i ściskając rękojeść automatu, kiedy w oczy uderzył go promień światła. Stał nad nim nieznajomy starszy mężczyzna z latarką w jednej ręce i osobliwą bronią. W drugiej. Mój młody przyjaciel, zwrócił się do niego przyjemnym, dźwięcznym głosem, możesz porzucić swojego towarzysza. Jest martwy jak ramzes II. Chcesz tu zostać, żeby połączyć się z nim na łonie Abrahama, jak się da najszybciej, czy na razie na ciebie poczeka? Proszę mi pomóc donieść go do stacji. Słabym głosem poprosił Artem, osłaniając ręką twarz przed światłem. Obawiam się, że przyjdzie nam ten niemądry pomysł odrzucić, zakomunikował ze smutkiem mężczyzna. Jestem zdecydowanie przeciwny przekształcaniu stacji Suchariewska w kostnicę, bo i tak nie jest tam zbyt przytulnie. A poza tym, jeśli nawet doniesiemy tam martwe ciało twojego kolegi, wątpię, żeby ktokolwiek na tej stacji Podjął się zabrać go w ostatnią drogę, w należyty sposób. Jakie to ma znaczenie, że to ciało rozłoży się tutaj, a nie na stacji? Jeśli jego nieśmiertelna dusza wzniosła się już i tak do Stwórcy, lub ulegnie przeistoczeniu, w zależności od wyznania, chociaż tu wszystkie religie mylą się w równym stopniu ale obiecałem wyszeptał artem mieliśmy umowę przyjacielu powiedział nieznajomy spochmurniawszy zaczynam tracić cierpliwość pomaganie nieboszczykom nie mieści się w moich zasadach bo jest na świecie wystarczająco dużo żywych, którzy potrzebują pomocy. Ja wracam na Suchariewską. Od długiego przebywania w tunelach zaczyna się u mnie reumatyzm. A ty, jeśli chcesz jak najszybciej połączyć się ze swoim towarzyszem, to proponuję ci tu zostać. Szczury i inne miłe stworzenia na pewno ci w tym pomogą. Poza tym, jeśli niepokoi cię prawna strona zagadnienia, to po śmierci jednej ze stron umowę uważa się za zerwaną, jeśli któryś z jej punktów nie stanowi inaczej. Ale przecież nie można go tak zostawić cicho próbował przekonać swojego wybawcę Artem. To przecież był żywy człowiek. Mam go zostawić szczurom? Cóż sądząc wszelkich oznak, to rzeczywiście był żywy człowiek. Odrzekł ten sceptycznie przyglądając się ciału, ale teraz jest to. Bez wątpienia człowiek martwy, a to nie to samo. Dobrze, jeśli bardzo chcesz, będziesz mógł tu potem wrócić, żeby rozpalić stos pogrzebowy, czy co tam jest u was przyjęte w takich wypadkach. Wstawaj, wydał Artemowi polecenie i ten wbrew swej woli podniósł się z ziemi. Mimo protestów Artema nieznajomy zdecydowanym ruchem ściągnął z burbo na plecach, zarzucił go sobie na ramię i podtrzymując chłopca szybko ruszył naprzód. Z początku Artemowi było ciężko iść, lecz z każdym kolejnym krokiem nieznajomy jakby przekazywał mu cząstkę swojej niespożytej energii. Ból w nogach minął i umysł nieco mu się rozjaśnił. Przypatrzył się uważniej twarzy swojego wybawcy. Z wyglądu był po pięćdziesiątce, ale prezentował się zadziwiająco świeżo i rzeźko. Ręka, którą podtrzymywał Artema, była twarda i ani razu w ciągu całej drogi nie drgnęła ze zmęczenia. Siwiejące, krótko ostrzyżone włosy i mała, wypielęgnowana brudka wzmogły czujność Artema. Nieznajomy był zbyt zadbany jak na metro, a szczególnie jak na tę zapadłą dziurę, w której jak można było przypuszczać? Mieszkał. A co się stało z twoim kolegą? Spytał nieznajomy. Nie wyglądało to na napad. Chyba, że czymś go otróli. I mam wielką nadzieję, że to nie to, o czym myślę, dodał nie rozwodząc się o tym, czego konkretnie się obawiał. Nie. Sam umarł. Nie mając sił wyjaśniać okoliczności śmierci Burbona, których sam dopiero co zaczął się domyślać, powiedział Artem. To długa historia. Opowiem potem. Tunel nagle się skończył i znaleźli się na stacji. Coś tu wydało się Artemowi dziwne, nietypowe, ale Minęło kilka sekund, zanim wreszcie dotarło do niego w czym rzecz. Tu jest ciemno? Zbity z tropu spytał swojego towarzysza Tu nie ma władzy odezwał się ten i nie ma kto dać mieszkańcom światła. Dlatego każdy, kto go potrzebuje, musi zdobyć je. Sami jedni potrafią to zrobić, inni nie. Ale nie bój się, na szczęście ja należę do tej pierwszej grupy. Rześko wskoczył na peron i podał Artemowi rękę. Weszli w pierwszą arkadę i wkroczyli do sali. Tylko jedna długa nawa, kolumnady i arkady po bokach, zwyczajne żelazne ściany odgradzające ich od schodów ruchomych, ledwo rozświetlona w niektórych miejscach wątłymi ogniskami, a w większej części pogrążona w ciemnościach. Suchariewska przedstawiała sobą widok przygnębiający i skrajnie ponury. Przy ogniskach krzątały się grupki ludzi. Ktoś spał bezpośrednio na ziemi. Od ogniska do ogniska kroczyły dziwne, zgięte w pół sylwetki w łachmanach. Wszyscy oni cisnęli się ku środkowi sali, jak najdalej od tuneli. Ognisko, do którego nieznajomy przyprowadził Artema, było wyraźnie jaśniejsze od pozostałych i znajdowało się daleko od centrum peronu. Kiedyś ta stacja spali się i zostaną tylko zgliszcza pomyślał na głos Artem, ponuro patrząc na salę. Za 420 dni spokojnie poinformował go jego towarzysz. Także lepiej będzie, jak ją do tej pory opuścisz. W każdym razie ja. Właśnie tak zamierzam postąpić. A skąd pan to wie? spytał go zdumiony artem, w mgnieniu oka przypominając sobie wszystkie zasłyszane opowieści o magach i jasnowidzach, wpatrując się w twarz rozmówcy i starając się dojrzeć na niej oznaki nadludzkiej wiedzy. Serce matki wie najlepiej, odpowiedział ten z uśmiechem. No dobrze, a teraz musisz się przespać. Potem się poznamy. I porozmawiamy. Z jego ostatnim słowem na Artema nagle znów spadło okropne zmęczenie, które nawarstwiało się w tunelu przetylsku, w nocnych koszmarach w jego niedawnej próbie woli. Nie mając sił dalej się sprzeciwiać, Artem opadł na kawałek brezentu rozciągnięty przy ognisku. Włożył sobie pod głowę plecak i zapadł w długi, ciężki i pusty sen. Rozdział szósty prawo silniejszego. Sufit był tak mocno zakopcony, że po pokrywającym go kiedyś białym tynku nie zostało ani śladu. Artem patrzył na niego tępym wzrokiem, nie rozumiejąc, gdzie się znajduje. Obudziłeś się? usłyszał znajomy głos. I zmusił rozsypaną układankę myśli i wydarzeń, by ułożyła się w obraz wczorajszego. czy rzeczywiście. dnia. Wszystko to zdawało się teraz nierealne. Nieprzeźroczysta, jak mgła ściana snu oddzielała rzeczywistość od wspomnień. Wystarczy zasnąć i się obudzić, by wyrazistość przeżyć gwałtownie przygasła i we wspomnieniach trudno już odróżnić marzenia od autentycznych wydarzeń, które stają się równie wyblakłe jak sny, jak myśli o przyszłości czy możliwej przyszłości. Dobry wieczór przywitał Artema ten, który go znalazł. Siedział po drugiej stronie ogniska. Artem widział swojego przewodnika poprzez płomienie i przez to jego twarz przybrała wygląd tajemniczy, a nawet mistyczny. Teraz chyba możemy przedstawić się sobie nawzajem. Posiadam zwyczajne imię, podobne do tych, które otaczają cię w tym życiu. Jest ono zbyt długie i niczego o mnie nie mówi, ale jestem ostatnim wcieleniem Czyngis Hana i dlatego możesz mi mówić Han, tak jest krócej Czyngis Hana? Artem spojrzał nieufnie na swego rozmówcę, najbardziej jakoś zdziwiony tym, że ten przedstawił się właśnie jako ostatnie wcielenie, chociaż sam w ogóle nie wierzył w reinkarnację. Przyjacielu mój. Urażonym tonem zaoponował Han. Nie warto z tak jawną podejrzliwością badać wykroju moich oczu i sposobu zachowania. Od tamtych czasów żyłem w wielu innych, bardziej przyzwoitych wcieleniach, ale czyngis Han wciąż pozostaje najbardziej znaczącym etapem na mojej drodze, chociaż akurat z tamtego życia przyznaję z najgłębszym żalem. Nie pamiętam. Absolutnie nic. A dlaczego Han, a nie Chingis, Nie poddawał się artem. Han to przecież nawet nie nazwisko, a rodzaj stanowiska jeśli dobrze pamiętam wywołuje niepotrzebne skojarzenia. Nie mówiąc już o Cingisie, Aitmatowie niechętnie i niezrozumiale wyjaśnił jego rozmówca. — A poza tym nie uważam za swój obowiązek informować byle kogo o genezie mojego imienia. — No a jak, jak ty się nazywasz? — Ja jestem Artem i nie wiem, kim byłem w poprzednim życiu. Może kiedyś moje imię też było głośniejsze — powiedział Artem. — Bardzo mi miło — rzekł Han — Najwyraźniej w pełni usatysfakcjonowany i tym. Mam nadzieję, że będziesz mi towarzyszył w moim skromnym posiłku, dodał, wieszając nad ogniskiem poobijany żelazny czajnik podobny do tego, który był na wognie na północnym posterunku. Artem podniósł się energicznie, wsadził rękę do swojego plecaka i wyciągnął stamtąd kawał kiełbasy, który wziął na drogę jeszcze na wognie. Składanym nożykiem ukroił kilka kawałków i rozłożył je na czystej ściereczce, którą także miał w plecaku. Proszę podsunął kiełbasę nowemu znajomemu do herbaty. Herbata Hanna była taka sama jak w domu, na wognie. Artem od razu ją poznał. Pociągając napój z metalowego emaliowanego kubka, w milczeniu przypominał sobie wydarzenia minionego dnia. Gospodarz najwidoczniej też myślał o jakichś swoich sprawach i na razie go nie niepokoił. Obłęd, wypływający na świat spękniętych rur, działał na każdego inaczej i kiedy Artem odczuwał go po prostu jako hałas, który go ogłuszał, nie dawał się skupić, zabijał myśli, lecz oszczędzał sam umysł, to Bourbon zwyczajnie nie wytrzymał tak potężnego ataku. I zginął. Tego, że ów szum potrafił zabijać, Artem się nie spodziewał. Inaczej nie zgodziłby się wkroczyć w czarny tunel między prospektem. Mira a Suchariewską. Tym razem szum zakradł się niezauważalnie. Z początku przytępiając zmysły. Artem był teraz przekonany, że wszystkie zwykłe dźwięki były przez niego zagłuszone. Zaś jego samego nie dało się usłyszeć choć tylko do czasu, bo potem blokował bieg myśli, także zamarzały, zamierały i pokrywały się szronem bezsilności, aż w końcu zadał ostatnie druzgoczące uderzenie. Ale jak on mógł nie zauważyć od razu, że Bourbon nagle zaczął mówić językiem, który nie przyszedłby mu do głowy, nawet gdyby naczytał się apokaliptycznych proroctw? Wchodził w to z burbonem coraz głębiej, jak zaczarowany, i spadło na nich jakieś straszne zamroczenie, lecz bez poczucia zagrożenia. I sam Artem myślał o jakichś bzdurach, o tym, że nie wolno milczeć, że trzeba mówić, zaś, żeby spróbować sobie uświadomić, co się z nimi dzieje, jakoś nie przychodziło do głowy, coś przeszkadzało. Miał ochotę wszystkie te wydarzenia wyrzucić ze świadomości, zapomnieć. Było to niedostępne rozumowi. W końcu, przez wszystkie lata przeżyte na wognie o podobnych rzeczach, miał okazję tylko słuchać i łatwiej było uwierzyć, że nic takiego nie może się zdarzyć na tym świecie, że po prostu nie ma w nim na to miejsca. Artem potrząsnął głową i znów rozejrzał się dokoła. Wokół panował ten sam duszny półmrok. Artemowi przyszło do głowy, że tu nigdy nie bywa jasno. Może się tylko zrobić ciemniej, kiedy skończy się zapas chrustu na ogniska, który przyniosły tu jakieś karawany. Zegar nad wejściem do tuneli zgasł już dawno temu. Na tej stacji nie było władzy, nie było komu troszczyć się o nich i Artem zastanowił się, dlaczego Han powiedział mu dobry wieczór, chociaż według jego obliczeń powinien być ranek albo południe. To teraz jest wieczór? Z niedowierzaniem spytał Hana. U mnie jest wieczór, odpowiedział ten w zadumie. Co pan ma na myśli? Nie zrozumiał Artem. Widzisz, jak sądzę, pochodzisz ze stacji, gdzie zegar jest sprawny i wszyscy patrzą na niego z nabożeństwem, synchronizując wskazówki swoich. Ręcznych zegarków z czerwonymi cyframi nad wejściem do tuneli. Wasz czas jest dla wszystkich jeden, tak jak i światło. A tu wszystko jest na odwrót: nikt nie miesza się do spraw innych, nikt nie musi zapewniać światła wszystkim, których tu przyniosło. Podejdź do ludzi i zaproponuj im to. Twój pomysł wydaje mi się absurdalny. Każdy, kto potrzebuje światła, powinien przynieść je tu ze sobą. To samo tyczy się czasu. Każdy, kto go potrzebuje w obawie przed chaosem, przynosi tutaj własny czas. Każdy ma tu swój własny i każdy z nich jest inny w zależności od tego, kto kiedy stracił rachubę, ale wszystkie są jednakowo prawidłowe. Każdy wierzy w swój czas. Podporządkowuje swoje życie jego rytmom. U mnie jest teraz wieczór, u ciebie ranek. I co z tego? Tacy jak ty, podróżując, przechowują zegarki tak troskliwie, jak ludzie pierwotni strzegli rozżarzonego węgielka w wypalonej skorupie, w nadziei, że wykrzeszą z niego ogień. Ale są też inni. Ci, którzy zgubili, a może wyrzucili swój węgielek. Rozumiesz, w metrze przecież w gruncie rzeczy zawsze jest noc. Dlatego czas nie ma tu sensu. Choćby jak najuważniej go kontrolować. Rozwar swój zegarek, a zobaczysz, w co przeobrazi się czas. To bardzo interesujące. Zmieni się. Nie do poznania. Przestanie być rozdrobniony, rozbity na kawałki, godziny, minuty, sekundy. Czas jest jak rtęć. Rozdrobni się go? A on znowu się zrośnie, znowu stanie się niepodzielną całością. Ludzie go oswoili. Uwiązali na łańcuszki swoich zegarków kieszonkowych i stoperów, i dla tych, którzy trzymają go na łańcuchu, biegnie jednakowo. Ale spróbuj go oswobodzić. A zobaczysz, dla różnych ludzi czas płynie inaczej, dla kogoś wolno i ociężale, odmierzany wypalonymi papierosami, wejściami i wyjściami, a dla innego pędzi, i zmierzyć go można tylko przeżytymi żywotami. A myślisz, że teraz jest rano? Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że masz rację. W przybliżeniu jeden do czterech. Tym niemniej ten poranek nie ma żadnego sensu, przecież on istnieje tam na powierzchni, gdzie nie ma już życia. W każdym razie, nie ma tam już ludzi. Czy ma znaczenie to, co dzieje się na górze dla tych, którzy nigdy tam nie bywają? Dlatego też mówię Ci dobry wieczór. A ty, jeśli chcesz, możesz odpowiedzieć. Dzień dobry. Tak. A co do samej stacji, to nie posiada ona w ogóle żadnego czasu. Może oprócz jednego przedziwnego. Dziś jest 419 dzień. I jest to odliczanie wsteczne. Zamilk. I wypił łyk gorącej herbaty. A Artemowi zachciało się śmiać, kiedy sobie przypomniał, że na wognie stacyjny zegar był czczony jak świętość, i gdy tylko się zaciął ściągało to na złapanych na gorącym uczynku oskarżenia o dywersję i sabotaż. Ale by się kierownictwo zdziwiło. Dowiadując się, że nie ma już żadnego czasu, że zniknął sam sens jego istnienia. To co powiedział Han? Przypomniało nagle Artemowi pewną zabawną rzecz, która nieraz go zadziwiała, kiedy podrósł. — A mówi się, że kiedyś, kiedy jeszcze jeździły pociągi, to w wagonach ogłaszano — uwaga, drzwi się zamykają, następna stacja taka i taka, peron z prawej albo z lewej strony — powiedział. — To prawda? — Wydaje ci się to dziwne? — podniósł brwi jego rozmówca. Ale, bo jak można określić, z której strony jest peron? Jeżeli idę z południa na północ, to peron jest z prawej, a jeżeli idę z północy na południe, to z lewej. A siedzenia w pociągu stały w ogóle wzdłuż ścian, jeśli dobrze rozumiem, więc dla pasażerów peron jest z przodu albo z tyłu, przy czym dokładnie dla połowy jest taka, dla drugiej połowy dokładnie odwrotnie. Masz rację. Poważnie odrzekł Han. Faktycznie, maszyniści mówili tylko w swoim imieniu to oni jechali w kabinie z przodu, i dla nich prawo było bezwzględnie po prawej a lewo bezwzględnie po lewej ale oni przecież i tak o tym wiedzieli i mówili w istocie sami do siebie dlatego w zasadzie mogliby im milczeć. Ale słuchałem tych słów od dziecka i tak do nich przywykłem, że. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale, ale. Obiecałeś mi, że opowiesz, co się stało z twoim towarzyszem, przypomniał Artemowi po jakimś czasie. Artem chwilę zwlekał, nie będąc pewnym, czy można opowiedzieć temu człowiekowi o tajemniczych okolicznościach śmierci Bourbona, o hałasie, który słyszał dwa razy w czasie ostatniej doby, o jego zgubnym działaniu na ludzki umysł, o swych przeżyciach i przemyśleniach z chwili, gdy udało mu się podsłuchać melodię tunelu. I stwierdził, że jeśli jest sens, opowiadać komuś o takich rzeczach, to tylko człowiekowi, który szczerze wierzy, że jest ostatnim wcieleniem czyngis Hanna i uważa, że czas już nie istnieje. A więc, mętnie, nerwowo, nie zachowując kolejności zdarzeń, starając się przekazać raczej swoje odczucia niż fakty, zaczął streszczać swoje przygody. To głoszy umarłych rzekł cicho Han po tym, gdy Artem skończył opowiadać co spytał artem wstrząśnięty słyszałeś głosy umarłych mówiłeś że z początku przypominało to szept lub szelest tak tak to oni z jakich umarłych nijak nie mógł sobie tego wyobrazić artem wszystkich ludzi Którzy od samego początku umarli w metrze. To właśnie wyjaśnia również, dlaczego jestem ostatnim wcieleniem Chinggis-Hana. Więcej wcieleń nie będzie? Na wszystko przyszedł kres, mój przyjacielu. Nie wiem dokładnie, jak to się stało, ale tym razem ludzkość przesadziła. Nie ma już ani raju. Ani piekła, nie ma już czyścice. Po tym, jak dusza oddziela się od ciała, mam nadzieję, że wierzysz chociaż w nieśmiertelność duszy nie ma już schronienia. Ile potrzeba megaton, gigaton, żeby wyparowała nosfera? Przecież była tak samo realna jak ten czajnik. Ale jakkolwiek to się stało. Nie ograniczaliśmy się. Unicestwiliśmy i niebo, i piekło. Tak wypadło nam żyć w przedziwnym świecie. W świecie, w którym dusza po śmierci musi zostać. Rozumiesz mnie? Umrzesz, ale Twoja umęczona dusza nie ulegnie reinkarnacji, a ponieważ nie ma już nieba. Nie będzie na niej ukojenia ani odpoczynku, jest skazana na pozostanie tam, gdzie spędziłeś całe swoje życie w metrze. Nie umiem ci chyba podać dokładnego teozoficznego wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, ale wiem na pewno, że w naszym świecie dusza po śmierci zostaje w metrze. Będzie się miotać pod sklepieniami tych podziemi, w tunelach, do końca czasów, bo nie ma już gdzie iść. Metro łączy w sobie życie biologiczne i pozagrobowe w jego obydwu postaciach teraz zarówno Eden, jak i Piekło znajdują się w tym samym miejscu. Mieszkamy wśród dusz umarłych. Otaczają nas szczelnym kręgiem wszyscy przejechani przez pociąg, zastrzeleni, uduszeni, pożarci przez potwory, spaleni żywcem, ci, którzy zginęli tak dziwną śmiercią, że nikt z żyjących nic o tym nie wie i nie będzie sobie nawet umiał wyobrazić. Dawno już, dawno męczyłem się nad tą zagadką. Dokąd to nie odchodzą? Dlaczego ich obecność nie jest codziennie wyczuwalna, dlaczego z ciemności nie czuć wciąż ich lekkiego, zimnego wzroku? Poznałeś strach tunelu? Hmm. Myślałem kiedyś, że to umarli na ślepo. Podążają za nami tunelami krok za krokiem, znikając w ciemności, kiedy tylko się odwrócimy. Oczy są tu nieprzydatne. Nie da się nimi ujrzeć zmarłego, ale gdy po plecach przechodzą ci ciarki, włosy stają dęba, całym ciałem wstrząsa dreszcz, to świadczy o niewidzialnych prześladowcach. Tak myślałem kiedyś. Ale po tym co mi opowiedziałeś, wiele rzeczy stało się dla mnie jasne. Nieznanym sposobem umarli dostają się do rur, do łączności. O kiedyś dawno, zanim urodził się mój ojciec, a nawet dziadek, przez martwe miasto, które leży na powierzchni, płynęła rzeczka. Ludzie, którzy w nim wtedy mieszkali, potrafili ujarzmić tę rzekę i puścić ją rurami pod ziemię, gdzie pewnie płynie po dziś dzień. Podobnie tym razem, ktoś zamknął w rurach samą letę rzekę śmierci. Twój towarzysz nie mówił swoimi słowami, to nie on mówił, to były głosy umarłych. Słyszał je w głowie i powtarzał, a potem, potem oni pociągnęli go za sobą. Artem wlepił wzrok w swojego rozmówce i nie mógł oderwać oczu od jego twarzy przez cały czas opowiadania. Po twarzy Hana przebiegały niewyraźne cienie. Czy rozpalał mu piekielny ogień. Gdy kończył opowiadać, Artem był już prawie pewny, że Han oszalał, że głosy z rur pewnie też coś mu podszepnęły. I chociaż Han ocalił go przed śmiercią i tak gościnnie przyjął, dłuższy pobyt u niego stawał się niewygodny i nieprzyjemny. Trzeba było się zastanowić, jak przedostać się dalej przez ten najbardziej złowieszczy ze wszystkich tuneli metra, o których przyszło mu dotąd słyszeć, od Sucharywskiej do Turgieniewskiej i dalej. — Tak więc będziesz musiał mi wybaczyć moje drobne oszustwo — dodał po krótkiej pauzie Han. — Dusza twojego kolegi... Nie wzniosła się do stwórcy, nie uległa przeistoczeniu i nie odrodziła się w innej formie. Zjednoczyła się z tymi nieszczęśnikami w rurach. Te słowa przypomniały Artemowi, że zamierzał wrócić po ciało Bourbona, żeby przynieść się na stację. Bourbon mówił, że ma tu przyjaciół, którzy mieli wyprawić Artema z powrotem, gdyby wyprawa się udała. To z kolei... Przypomniało mu o plecaku, którego Artem w końcu nie otworzył i w którym oprócz magazynków do automatu Bourbona mogły znajdować się inne przydatne rzeczy, ale jakoś bał się zarządzać jego zawartością. Do głowy przychodziły mu różne zabobony, i Artem postanowił tylko rozpiąć plecak i zajrzeć do niego, starając się niczego w nim nie ruszać, a tym bardziej nie przetrząsać. Możesz się nie bać jakby wyczuwając jego roztelki, nieoczekiwanie uspokoił go, Han. Ten przedmiot jest teraz twój. M moim zdaniem to, co pan zrobił, nazywa się rabunkiem, cicho powiedział Artem. Możesz się nie obawiać zemsty, on już w nikogo się nie wcieli, powiedział Han odpowiadając nie na to, co Artem powiedział na głos, ale na to, co kołatało mu się w głowie. Umarli, kiedy dostają się do tych rur, zatracają siebie, stają się częścią całości. Ich wola rozpływa się w woli pozostałych, a umysł usycha. On już nie jest osobą. A jeśli boisz się nie martwych, a żywych, cóż, zanieś ten chlebak na środek stacji i wywal jego zawartość na ziemię. Wtedy nikt nie oskarży cię o kradzież, twoje sumienie będzie czyste. Ale ty starałeś się uratować tego człowieka i on byłby ci za to wdzięczny. Pomyśl o tym chlebaku, jako o swojej zapłacie za to, co zrobiłeś. Mówił z taką powagą i przekonaniem, że Artem odważył się włożyć rękę do plecaka i zaczął wyciągać i rozkładać na oświetlonym przez ognisko brezencie. Jego zawartość. Znalazł tam jeszcze cztery magazynki do karabinu Bourbona oprócz tych dwóch, które wyjął, oddając Artemowi broń. Zadziwiające było po co straganiarzowi, za którego Artem wziął Bourbona, tak pokaźny arsenał. Pięć z odnalezionych magazynków Artem dokładnie zawinął w ścierkę i schował do swojego plecaka, a jeden włożył do skróconego kałasznikowa. Karabin był w świetnym stanie. Starannie nasmarowany i wypielęgnowany. Błyszczał i przyciągał oczy kruczo stalą. Zamek chodził płynnie, wydając przy tym głuchy szczęk. Bezpiecznik przełączał się między ogniem ciągłym a pojedynczym nieco opornie. A wszystko to świadczyło o tym, że automat był praktycznie nowy. Rękojeść wygodnie leżała w dłoni. Łoże lufy było dobrze wypolerowane. Ta broń roztaczała aurę niezawodności, budziła spokój i pewność siebie. Artem od razu zdecydował, że jeśli zostawi sobie cokolwiek z własności Burbona, to będzie to właśnie ten karabin. Obiecanych magazynków z nabojami kalibru 7,62 do swojej starej motyki jednak nie znalazł. Niezrozumiałe było, jak Burbon zamierzał się z nim rozliczyć. Rozmyślając o tym, Artem doszedł do wniosku, że ten być może nie miał zamiaru niczego mu dawać, lecz po minięciu niebezpiecznego odcinka wypaliłby mu z karabinów potylica, wrzucił do jakiegoś szybu i już nigdy o nim nie wspomniał. A jeśli ktokolwiek spytałby, gdzie się podział Artem, znalazłoby się mnóstwo wyjaśnień. Mało to może się zdarzyć w metrze. A młody przecież sam się zgodził. Oprócz różnych szmat, planu metra upstrzonego notatkami zrozumiałymi tylko dla ich martwego właściciela i jakichś stu gramów kwasa, na dnie plecaka pokazało się kilka kawałków wędzonego mięsa zawiniętych w foliowe torebki oraz notatnik. Artem nie zdecydował się go czytać, zaś reszta zawartości plecaka była dla niego rozczarowaniem. W głębi duszy miał nadzieję zdobyć coś tajemniczego, być może drogocennego, dla której to rzeczy Burbon tak bardzo chciał przebyć tunel do Suchariewskiej. Po cichu myślał o Bourbonie jako kurierze, może przemytniku, albo kimś w tym rodzaju. To by w każdym razie wyjaśniało jego decyzję, by przeprawiać się przez diabelski tunel za wszelką cenę i gotowość sypnięcia groszem. Ale po tym, jak z plecaka wyciągnął ostatnią parę bielizny na zmianę i na dnie choćby nie wiadomo ile świecił, nie dostrzegł już nic oprócz czerstwych okruchów chleba, stało się jasne, że przyczyna jego natarczywości była inna. Artem długo jeszcze łamał sobie głowę. Czego właściwie Burbon tak potrzebował za suchariewską, ale i tak nie potrafił wymyślić niczego sensownego. Domysły szybko wyparła myśl o tym, że w końcu porzucił tego nieszczęśnika na środku tunelu i zostawił szczurom, chociaż zamierzał wrócić, żeby zrobić coś z ciałem, fakt, że miał dość mgliste wyobrażenie o tym, jak konkretnie oddać straganierzowi ostatnie honory i co począć z trupem. Spalić go? Ale do tego potrzeba silnych nerwów. A duszący dym i smród palonego mięsa i tlejących włosów na pewno doleci do stacji, a wtedy nie będzie można uniknąć nieprzyjemności. Taszczyć ciało na stację? Będzie ciężko i strasznie. Bo co innego ciągnąć za przeguby człowieka w nadziei, że żyje i odpychając natrętne myśli, że nie oddycha, że ma niewyczuwalny puls? A zupełnie inna, złapać za ręce stuprocentowego nieboszczyka. A co potem? Bourbon, kłamiąc w sprawie zapłaty, mógł tak samo oszukać go co do przyjaciół na stacji, którzy mieli na niego czekać. Wtedy, przyniósłszy tu ciało, Artem znalazłby się w jeszcze gorszym położeniu. A co wy robicie z tymi, którzy umierają? Po długich rozmyślaniach Artem zwrócił się do Hanna. Ale co masz na myśli, przyjacielu? odpowiedział ten pytaniem. Mówisz o duszach zmarłych, czy też o ich śmiertelnych ciałach? O trupach burknął Artem, któremu cały ten galimatias z życiem pozagrobowym zaczął się już przejadać. Z prospektu, mira do Wiodą dwa tunele, powiedział Han. I Artem zrozumiał. Rzeczywiście, pociągi chodziły przecież w dwie strony i zawsze były potrzebne dwa tunele. A więc czemu Bourbon, wiedząc o drugiej drodze, wolał iść na spotkanie swojego losu? Czyżby w drugim tunelu kryło się jeszcze większe niebezpieczeństwo? Ale przejść można tylko jednym, ciągnął jego rozmówca. Ponieważ w drugim tunelu, bliżej naszej stacji, zapadła się ziemia, i teraz jest tam coś w rodzaju głębokiego wąwozu. Nieważne, z której strony się stoi, drugiego końca nie widać, a światło nawet najsilniejszych lamp nie sięga dna. Dlatego też wszelcy idioci opowiadają, że mamy tu bezdenną przepaść ten wąwóz. To nasz cmentarz. Tam wysyłamy, jak to określasz, trupy. Artemowi zrobiło się niedobrze, kiedy wyobraził sobie, że przyjdzie mu wracać w miejsce, z którego zabrał go Han, w drodze powrotnej taszczyć, nadgryzione przez szczury, ciało Bourbona, nieście przez stację, a potem do wąwozu w drugim tunelu. Sam sobie spróbował wytłumaczyć, że wrzucić nieboszczyka do wąwozu to w istocie to samo, co zostawić go w tunelu, bo nijak nie można tego nazwać pogrzebem. Lecz kiedy prawie już uwierzył, że pozostawienie wszystkiego bez zmian jest najlepszym wyjściem z sytuacji, przed oczami wstrząsająco wyraźnie stanęła mu twarz Burbona mówiącego: Umarłem. I od razu oblał go zimny pot. Podniósł się z trudem. Przewiesił przez ramię swój nowy automat i powiedział: No to. Idę, idę, obiecałem mu, mówiliśmy się, muszę. I na uginających się nogach ruszył przez hol w stronę żelaznych schodków prowadzących z peronu na tory przy wejściu do tunelu. Latarkę przyszło mu zapalić jeszcze zanim po nich szedł. Postukał butami po stopniach i zamarł na sekundę. Wahając się, czy iść dalej, w twarz wionęło mu ciężkie, napełnione odorem zgnilizny powietrze, i na moment mięśnie odmówiły mu posłuszeństwa, chociaż z całych sił starał się zmusić do zrobienia następnego kroku. I kiedy wreszcie ruszył, przezwyciężywszy strach i obrzydzenie, na ramię spadła mu ciężka dłoń. Krzyknął, zaskoczony i błyskawicznie się odwrócił, czując, jak ściska mu się coś w środku wiedząc, że już nie zdąży zerwać z ramienia karabinu, niczego nie zdąży, lecz to był Han. Nie bój się, uspokajająco rzekł do Artema. Chciałem cię sprawdzić. Nie musisz tam iść. Ciała twojego towarzysza już tam? Nie ma. Artem wlepił w niego wzrok, nie rozumiejąc. Kiedy spałeś? Dokonałem obrzędu pogrzebowego. Nie masz po co tam iść. Tunel jest pusty. I Han odwrócił się od Artema i ruszył z powrotem w kierunku arkad. Z poczuciem ogromnej ulgi chłopak pośpieszył za nim. Dogoniwszy Hanna po dziesięciu krokach, Artem spytał go ze wzburzeniem: Ale dlaczego pan to zrobił? Dlaczego nic mi pan nie powiedział? Przecież mówił pan, że nie ma znaczenia, czy ciało zostanie w tunelu, czy przyniesie się je na stację. Dla mnie to rzeczywiście nie ma znaczenia wzruszył ramionami Han. Ale za to dla ciebie było to ważne. Wiem, że twoja wyprawa ma cel i że droga przed tobą jest długa i najeżona cierniami. Nie rozumiem, na czym polega twoja misja, ale jej ciężar będzie zbyt duży dla ciebie samego, więc postanowiłem ci pomóc. Choćby w takim stopniu, spojrzał na Artema z uśmiechem. Kiedy wrócili do ogniska i usiedli na pomiętym brezencie, Artem nie wytrzymał. A co pan miał na myśli... Kiedy wspominał o mojej misji, mówiłem coś we śnie? Nie, przyjacielu, we śnie akurat milczałeś, ale miałem widzenie. A w nim prosił mnie o pomoc człowiek, którego połowa imienia brzmi jak moje imię. Uprzedzono mnie o Twoim pojawieniu się, i to właśnie dlatego wyszedłem Ci naprzeciw i zabrałem, kiedy czołgałeś się z trupem Twojego kolegi. A więc to, to dlatego z niedowierzaniem spojrzał na niego Artem, a ja myślałem, że usłyszał Pan strzały słyszałem słyszałem i strzały echo jest tu głośne. Ale nie myślisz chyba naprawdę, że wychodzę do tuneli za każdym razem, kiedy ktoś strzela. Skończyłbym swój ziemski żywot o wiele wcześniej i zupełnie haniebnie, gdybym tak postępował. Ale ten przypadek był wyjątkowy. A co to za człowiek, ten którego połowa imienia brzmi jak pana imię? Nie potrafię powiedzieć, kto to jest. Nie widziałem go, nigdy wcześniej, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale Ty go znasz. Powinieneś sam do tego dojść. Zobaczyłem go tylko raz i to nie na jawie, ale od razu poczułem jego ogromną siłę. Kazał mi pomóc młodzieńcowi, który wyjdzie z północnych tuneli i przed oczami stanęła mi Twoja postać. Wszystko to był tylko sen, ale poczucie jego realności było tak silne, że kiedy się obudziłem, nie umiałem uchwycić granicy między snem a jawą. To był potężny człowiek, z błyszczącą, ogoloną na żero głową, ubrany cały na biało. Znasz go? Tu Artemem jakby wstrząsnęło. Wszystko przeleciało mu przed oczami i jasno ukazał mu się widok, o którym mówił Han, człowiek, którego połowa imienia brzmi jak imię jego wybawcy. Hunter. Podobne widzenie miał i Artem, kiedy się wahał, czy ruszać w podróż. Zobaczył myśliwego, ale nie w długim czarnym płaszczu, w którym pojawił się na wognie w ten pamiętny dzień, a w bezkształtnym śnieżnobiałym stroju. Tak, tak, znam tego człowieka. Zupełnie inaczej patrząc na Hana powiedział artem. On wtargnął w moje widzenia senne. Tego zwykle nikomu nie wybaczam. Ale z nim było zupełnie inaczej. Ciągnął w zadumie Han. On tak jak i ty. Potrzebował mojej pomocy i nie rozkazywał, nie zmuszał do poddania się jego woli, a prędzej natarczywie prosił. Nie umie hipnotyzować i wędrować po cudzych myślach, po prostu było mu ciężko, bardzo ciężko, rozpaczliwie myślał o tobie i szukał pomocnej dłoni, ramienia, na którym mógłby się oprzeć, a ja. Podałem mu dłoń i podstawiłem ramię i wyszedłem ci na spotkanie. Artem zachłysnął się myślami, które kotłowały się i wypływały w jego świadomości jedna za drugą, rozwijały się nieprzetłumaczalne na słowa i znów szły na dno. Język stanął mu kołkiem i chłopak długo nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Czyżby ten człowiek rzeczywiście wiedział za? Czasu o jego przyjściu. Czyżby Hunter umiał jakimś sposobem to przewidzieć? Czy Hunter żył, czy też komunikował się z nimi jego bezcielesny duch? Ale wtedy trzeba by było wierzyć w koszmarne i absurdalne obrazy życia pozagrobowego namalowane przez Hanna, a przecież o tyle lżej i przyjemniej było wmawiać sobie, że to po prostu szaleństwo. I co najważniejsze, jego rozmówca wiedział coś o zadaniu, które Artem miał wykonać. Nazywał to misją. I nawet jeśli trudno mu było określić jej cel, rozumiał jej wagę i istotność. Współczuł Artemowi, chciał mu pomóc w jego doli. Dokąd idziesz? Patrząc Artemowi w oczy, jakby czytając w jego myślach. Cicho spytał Han. Powiedz mi, dokąd wiedzie Twoja droga, a ja pomogę Ci uczynić następny krok do celu, jeśli będzie to w mojej mocy. On mnie o to prosił. Polis westchnął Artem. Muszę się dostać do polis. A jak zamierzasz dojść do miasta z tej zapomnianej przez Boga stacji? Zainteresował się Han. Przyjacielu, powinieneś był iść wzdłuż linii okrężnej z prospektu Mira do Kurskiej albo Kijewskiej. Tam jest Hansa. Nie mam tam żadnych znajomych, nie udałoby mi się tamtędy przejść. Zresztą wszystko jedno teraz. Tak nie mogę już wrócić na Prospekt Mira. Boję się, że nie wytrzymam drugi raz przejścia przez ten tunel. Chciałem dostać się do Turgieniewskiej. Przeglądałem stary plan i widziałem tam przejście na stację Sreteński Bulwar. Stamtąd prowadzi niedokończona linia i nią można dojść do Trubnej. Artem wydobył z kieszeni osmaloną ulotkę z planem na odwrocie. Ta nazwa, co prawda, zupełnie mi się nie podoba, szczególnie teraz, ale nie ma wyjścia z Trudne jest przejście nad Cwieto i Bulwar. Widziałem je w domu na planie, a stamtąd, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, można już iść prosto do Polis. — Nie — powiedział ponuro Han, kręcąc głową. — Nie uda ci się dostać do Polis tą drogą. Te plany kłamią. Drukowali je na długo, zanim to wszystko się stało. Mówią o liniach, których nigdy nie dokończono, o stacjach, które się zawaliły, grzebiąc pod swymi sklepieniami setki niewinnych ludzi. Milczą o straszliwych niebezpieczeństwach, czających się na drodze i sprawiających, że wiele tras staje się niemożliwymi. Twój plan jest niemądry. Naiwny, jak trzyletnie dziecko daj mi go wyciągnął rękę. Artem posłusznie włożył karteczkę w jego dłoń. Han natychmiast ją zmiął i rzucił w ogień. Kiedy Artem rozmyślał o tym, że to chyba było niepotrzebne, choć nie odważył się protestować, Han zażądał: „A teraz pokaż mi ten plan, który znalazłeś w plecaku swojego towarzysza”. Artem pogrzebał w swoich rzeczach. I wyciągnął plan, ale nie spieszył się z przekazaniem go Hanowi, pamiętając o smutnym losie poprzedniego. Nie chciał zostać bez żadnego planu metra. Widząc jego wahanie, Han pośpieszył z wyjaśnieniami. Nic z nim nie zrobię, nie bój się. I wiesz mi, niczego nie robię bez celu. Może ci się wydawać, że niektóre moje działania są pozbawione sensu, a nawet szalone, ale sens w nich jest. Po prostu Tobie jest on niedostępny. Bo Twoja percepcja i rozumienie świata są ograniczone. Jesteś dopiero na samym początku drogi. Jesteś zbyt młody, aby zrozumieć niektóre rzeczy. Nie mając siły się sprzeciwiać, Artem przekazał Hanowi znaleziony w rzeczach burbona plan kartonowy kwadracik rozmiarów kartki pocztowej, jak ta pożółkła stara pocztówka z pięknymi błyszczącymi bombkami pokrytymi szronem i napisem szczęśliwego nowego 2007 roku, którą udało mu się jakoś zdobyć od witalika w zamian za wyliniałą żółtą gwiazdkę z spagonów, którą znalazł u ojczyma w kieszeni. Ależ on ciężki, powiedział ochryple. Han i Artem zauważył, że jego dłoń z leżącym na niej kawałkiem kartonu opadła nagle, tak jakby plan istotnie ważył ponad kilogram. Sekundę temu, trzymając go w ręku, Artem nie dostrzegł w nim niczego wyjątkowego papier jak papier. Ten plan. Jest o wiele mądrzejszy od twojego, powiedział Han. Kryje się tu taka wiedza, że nie chce mi się wierzyć, iż należała do człowieka, który szedł z tobą. Rzecz nawet nie w tych notatkach i znakach, którym jest upstrzony, chociaż i one mogą wiele powiedzieć, nie, nie. On niesie z sobą coś. Jego słowa nagle się urwały. Artem podniósł wzrok i spojrzał na niego uważnie. Czoło Hana pokryły głębokie zmarszczki i niedawny posępny ogień znów zapłonął mu w oczach. Jego twarz tak się zmieniła, że Artemowi zrobiło się strasznie i znów chciał się wynieść z tej stacji jak najszybciej i w dowolnym kierunku, nawet z powrotem do śmiertelnie niebezpiecznego tunelu, z którego z takim trudem przecież uszedł z życiem. Oddaj mi go. Oddaj nie tyle poprosił, ile rozkazał Han. Podaruję ci inny, nie poczujesz różnicy i dodam jeszcze dowolną rzecz, jakiej sobie zażyczysz, dodał. Proszę, należy do Pana. Łatwo ustąpił Artem, z ulgą wypluwając słowa zgody rosnące mu w ustach i ciągnące za język. Czekały tam od momentu, kiedy Han wymówił Oddaj. I kiedy Artem wreszcie wyrzucił je z siebie, nagle pomyślał, że te słowa nie były jego, lecz jakby obce, podyktowane. Han nagle odsunął się od ogniska, także jego twarz skryła się w mroku. Artem domyślił się, że próbuje zapanować nad sobą i nie chce, by chłopak był świadkiem jego wewnętrznej walki. Widzisz, przyjacielu, rozległ się z ciemności jego głos. Jakiś słaby, niezdecydowany, nie mający już nic z tej mocy i woli, która przestraszyła Artyma chwilę wcześniej. To nie jest plan, ściślej mówiąc, nie tylko plan. To przewodnik po metrze. Tak, tak. To bez wątpienia on. Człowiek o odpowiedniej wiedzy potrafiłby przejść całe metro w dwa dni, bo ten plan. On jakby żyje. Sam mówi ci dokąd i którędy masz iść. Przestrzega przed niebezpieczeństwem, czyli. Jest dla ciebie przewodnikiem, dlatego też tak się nazywa. Han znów zbliżył się do ognia. Przewodnik z wielkiej litery, tak ma na imię. Słyszałem o nim. W całym metrze jest ich tylko kilka, może został już tylko ten? To no, spuścizna jednego z najpotężniejszych magów minionej epoki. Ten, który siedzi w najgłębszym punkcie metra, chciał błysnąć wiedzą Artem, ale zaraz urwał, bo twarz Hanna spochmurniała. Nigdy więcej nie mów tak lekkomyślnie o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Nie wiesz, co dzieje się w najgłębszym punkcie metra. Nawet ja wiem niewiele i daj Boże, żebyśmy niczego się nigdy nie dowiedzieli. Ale mogę Cię zapewnić, że to, co tam się dzieje, Całkowicie różni się od tego, co opowiadali ci twoi znajomi, nie powtarzaj cudzych, czczych wymysłów o tym punkcie, bo przyjdzie ci kiedyś za to zapłacić. To nie ma żadnego związku z przewodnikiem. Nieważne szybko uspokoił go Artem, nie chcąc przegapić szansy, by znów skierować rozmowę na bezpieczniejsze tory. Może pan sobie wziąć ten przewodnik, przecież nie umiem z niego korzystać. Poza tym jestem panu tak wdzięczny za to, że mnie pan uratował, że nawet jeśli weźmie pan ode mnie plan, to i tak nie spłaci to mojego długu wobec pana. To prawda. Zmarszczki na twarzy Hana wygładziły się, a głos znów złagodniał. Nie będziesz potrafił się nim posługiwać jeszcze przez długi czas. Cóż. Jeśli dasz go mnie, to będziemy kwita. Mam zwyczajny rozkład linii, jeśli chcesz przerysuję wszystkie adnotacje z przewodnika i oddam Ci to w zamian. I jeszcze poszperał w swoich torbach. Mogę Ci zaproponować coś takiego i wydobył małą latarkę o dziwnym kształcie. Nie potrzebuje baterii, tu jest taki mechanizm, coś jak sprężyna do ćwiczenia nadgarstką. Widzisz te dwie rączki? Trzeba je ściskać palcami i latarka sama produkuje prąd. Żarówka się świeci, słabo oczywiście, ale bywają sytuacje, kiedy to słabe światło wydaje się jaśniejsze od lamp rtęciowych w polis. Nieraz mnie uratowała, mam nadzieję, że i tobie się przyda, trzymaj. Trzymaj, jest twoja. Bierz, bierz. Transakcja i tak jest niesprawiedliwa. I to ja jestem twoim dłużnikiem, a nie odwrotnie. Według artema wymiana była akurat wyjątkowo udana. Co mu przyjdzie z mistycznych właściwości planu, jeśli jest głuchy na jego głos? Możliwe przecież, że sam by go wyrzucił, pokręciwszy nim trochę w rękach i na próżno próbując zorientować się w wyrysowanych na nim znaczkach. — Tak więc trasa, jaką obrałeś, nie doprowadzi cię nigdzie indziej, tylko nad przepaść — kontynuował przerwaną rozmowę Han, ostrożnie trzymając w rękach plan. — Czekaj, no proszę, weź mój stary plan i obserwuj. Wręczył Artemowi maluteńki schematik linii wydrukowany na odwrocie starego kieszonkowego kalendarzyka. — Mówiłeś o przejściu z Turgieniewskiej na Sreteński bulwar. Czyżbyś nie wiedział nic o złej sławie otaczającej tę stację i prowadzący z niej długi tunel do Kitajgrodu? — No, mówili mi, że... Samemu nie można się w niego zapuszczać, a bezpiecznie jest tylko z karawaną, więc pomyślałem, że do Turgieniewskiej z karawaną, a tam ucieknę od nich do tego przejścia, przecież nie zaczną mnie gonić, odparł Artem, czując, jak w głowie kłębią mu się jakieś niewyraźne myśli, kłując go i strasząc. Ale co to jest? Tam nie ma przejścia. Zamurowali. Nie wiedziałeś o tym. Jak mógł zapomnieć, oczywiście. Przecież mówili mu o tym wcześniej, ale wyleciało mu z głowy. Czerwoni przestraszyli się diabelstwa z tego tunelu i zamurowali. Jedyne wyjście z Turgieniewskiej. A nie ma tam innego wyjścia? Spytał ostrożnie. Nie. I plany milczą na ten temat. Przejście na linię w budowie nie zaczyna się na Turgieniewskiej. Ale nawet gdyby był tam otwarty korytarz, to wątpię, czy starczyłoby ci odwagi, by zostawić grupę i tam wejść, szczególnie jak w oczekiwaniu na zebranie się karawany nasłuchasz się najnowszych plotek o tym uroczym zakątku. No to co mam zrobić? On rozpytał Artem, studiując plan. Można dojść do Kitajgorodu. O, to bardzo interesująca stacja i ludzie tam są przezabawni, przezabawni. Jednak tam, jak sądzę, nie da się przepaść bez śladu, tak, że nawet twoi najbliżsi przyjaciele po jakimś czasie zaczną wątpić, czy w ogóle kiedyś istniałeś. Natomiast na Turgieniewskiej to jest akurat bardzo prawdopodobne. Od gorodu, zobacz, powiódł palcem. Tylko dwie stacje do Puszkińskiej. Tam jest przejście na Czechowską, jeszcze jedno i jesteś w polis. To będzie, proszę ciebie, jeszcze krótsza droga, niż ta, którą chciałeś iść. Artem poruszał cicho ustami, podliczając liczbę stacji i przesiadek na obu trasach. Jakkolwiek liczył, droga wytyczona przez Hanna była znacznie krótsza i bezpieczniejsza, i niejasne było, dlaczego Artem sam o niej nie pomyślał. A więc nie było już wyboru. Ma pan rację, powiedział wreszcie. A karawany często tędy chodzą? Otóż obawiam się, że nie. — Jest jeszcze jeden mały, ale przykry szczegół, żeby ktoś zechciał przejść przez nasz przystanek na drodze do Kitajgorodu, czyli wejść w południowy tunel. — Powinien najpierw dostać się tu z przeciwnej strony, a teraz zastanów się, czy łatwo jest tu przyjść z północy. Han pokazał palcem przeklęty tunel, z którego Artem ledwo uszedł z życiem. Z drugiej strony ostatnia karawana na południe szła tędy dość dawno. I jest nadzieja, że od tego czasu zebrała się już nowa grupa. Porozmawiaj z ludźmi, popytaj. Tylko nikomu nie chlapnij za dużo, bo tu kręci się kilku zbirów, którym w żadnym wypadku nie można ufać. Pamiętaj. No. Dobra, pójdę z tobą, żebyś nie narobił głupot, dodał po namyśle. Artem chwycił za swój plecak, ale Han powstrzymał go gestem. Nie obawiaj się o swoje rzeczy. Mnie tak się tutaj boją, że żadna kanalia nie ośmieli się nawet zbliżyć do mojego legowiska. A póki tu przebywasz, jesteś pod moją ochroną.